Po ponad 50 latach do małej miejscowości Gorzyczany w gminie Samborzec wróciły tradycyjne dożynki. Mieszkańcy Gorzyczan na czele ze swoją sołtyską postanowili zmobilizować siły i wspólnie zorganizować parafialne i sołeckie święto plonów, aby to właśnie w taki sposób podziękować rolnikom i sadownikom za ich codzienny trud i poświęcenie. Ja sama tego bym wszystkiego nie zrobiła, ale była to mój pomysł i moja propozycja do mieszkańców, bo 52 lata temu i jeszcze wcześniej odbywały się u nas dożynki, bardzo właśnie były takie, tak można nazwać, huczne, bo były i objazdy, i teraz tak pragnęłam, żeby to w ten sposób podziękować, pochylić się rolnikom, sadownikom za ich trud, za ich pracę i tak uczcić właśnie to dzisiejsze święto. Gorzyczany są miejscowością typowo rolniczą, gdzie niegdyś królowały plantacje zbóż. Obecnie dominują sady, głównie jabłoniowe. Taka zmiana profilu rolnictwa według pani Alicji Wołos wynika głównie z opłacalności. Wszystko to wiąże się z zyskami, bo zboże zaczęło słabo płacić. Wystarczyło tylko zboża dla ludzi, żeby hodowali sobie jakieś tam czy świnki, czy krowy, no pasza dla koni. I pomału ludzie z tego wychodzili, przyszły ciągniki. W sklepach więcej masła, wszystkiego, tłuszczu, mleka. Zeszli z produkcji mlecznej, także niepotrzebne już było tyle zboża. No i wydaje mi się, że to trochę łatwiej żyć, łatwiej uprawiać i lepiej płaci. Starości dożynek zgodnie przyznają, że ten rok dla rolników i sadowników z Gorzyczan był trudny, a tegoroczne zbiory są bardzo skromne. Ciężki, bo były mrozy tego. Przymrozki, później trochę gradu, teraz susza. Także zbiory są u nas akurat tutaj w naszej gminie no bardzo niewielkie, a tutaj już w naszej miejscowości no szczególnie nas tutaj doświadczyły te przymrozki. Także plony będą bardzo małe w tym roku. Pani Barbara, która na kilkuhektarowym polu postawiła na uprawę jabłek, przyznała przed naszą kamerą, że bycie starościną dożynek to dla niej olbrzymie wyróżnienie. No jest to na pewno bardzo duże wyróżnienie, bo gospodarzy w samej naszej miejscowości, czy nawet w parafii przecież, jest wielu i oni też mogą się poszczycić osiągnięciami na etapie właśnie produkcji jabłek. Natomiast no dla nas, że jesteśmy akurat po 50 paru latach tutaj u nas we wsi są te dożynki, no to jest naprawdę bardzo duże wyróżnienie. Z powrotu po kilkudziesięciu latach takiego wydarzenia jak dożynki sołeckie w Gorzyczanach cieszy się wójt gminy Samborzec Adrian Wołos. Jak dodał wójt, koniec zbiorów dla sadowników to późna jesień, ale za plony można podziękować tradycyjnym świętem plonów nieco wcześniej. Co prawda u nas w naszym terenie sadowniczym plony będą się kończyć późną jesienią, w październiku, bliżej listopada, no w tym roku oczywiście wcześniej, z racji tego, że tych jabłek oczywiście jest mniej, ale trzymamy się tej starej polskiej pięknej tradycji, że dożynki końcem sierpnia, początkiem września, tak jak był pokos zbóż, tego się trzymamy, dziękujemy i ludziom i Panu Bogu za te plony i gratulacje i podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w organizację tego wydarzenia dzisiaj w Gorzyczanach, dla mieszkańców kół gospodyń wiejskich, Stowarzyszeń Straży działającej w Gorzyczanach i wszystkich osób, które przyczyniły się do tego, żeby to wydarzenie tak pięknie dzisiaj wyglądało. Dożynki parafialne i sołeckie rozpoczęła msza święta w kościele w pobliskich Chobrzanach. Po nabożeństwie, zgodnie z tradycją, wieniec dożynkowy objechał każdą z 9 miejscowości w parafii. Następnie już wszyscy zgromadzili się na placu za remizą Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie odbyła się już część obrzędowa i wspólne biesiadowanie. Tutaj nikt na nudę narzekać nie mógł, ponieważ atrakcji było sporo, a jedzenie na stole przygotowane przez panie z Gorzyczan było naprawdę pyszne. Na stołach królowały pierogi, w kilku rodzajach były również domowe wypieki i gruchówka, która zachwyciła podniebienia nawet najbardziej wymagających smakoszy. Najmłodsi również na brak atrakcji narzekać nie mogli. Czekały na nich animacje i dmuchańce. Ucztą dla ducha były również koncerty lokalnych artystów. Strażacy ochotnicy z Gorzyczan chętnie przyłączyli się do inicjatywy organizacji takiego wydarzenia, podczas którego zaprezentowali swój sprzęt oraz pokaz pierwszej pomocy. Dzisiaj jesteśmy współgospodarzami razem z panią sołtys i ogólnie z całą wsią Gorzyczan, tych dożynek.
A no tak, akurat takie miejsce tutaj jest przy naszym budynku remizy, więc no można powiedzieć, że jesteśmy takim centrum zainteresowania. Myślę, że są imprezowi, myślę, że chcą też podziękować za tą całą organizację tej całej imprezy po prostu swoją obecnością, no i chyba podziękować za te plony. W minioną niedzielę do Gorzyczan przyjechały prawdziwe tłumy, wszystko po to, aby wrócić do tradycji i podziękować za tegoroczne plony. Wydarzenie zakończyło wspólne biesiadowanie do późnych godzin nocnych. Katarzyna Kaszluga, STV Info.